Dziękuję panu radnemu. Następny w kolejności jest pan radny Jarosław Sidor. Już panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Temat Gostławic. Panie Wiesławie, dlatego tak dzisiaj rano przybyli mieszkańcy Gostławic w celu zabrania głosu na sesji w związku z nimi, z problemami, które tam występują. I ja tutaj zgłaszam się, apel do członków komisji petycji, wniosków o kontakt z moją osobą. Mieszkańcy mnie prosili, aby taka komisja wraz ze mną przyjechała się do Gostławic w konkretnym terminie, który po prostu byśmy mogli ustalić na przykład dzisiaj, abym mógł ich poinformować. Bardzo proszę po prostu poruszeniem tego tematu, czyli petycji na komisji. Termin dopiero ma być wyznaczony. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Panie prezydencie, chciałbym się odnieść, bo nie może to ujść płazem, do dwóch odpowiedzi, które uzyskałem na zapytanie podczas ostatniej sesji. Ja przeczytam dokładne pytania. Pierwsza rzecz i później druga i odpowiedź. Pierwsza sprawa. W związku z informacjami o budowie elektrowni jądrowej w Koninie, a konkretnie w Pątnowie, czy miasto Konin ma zamiar i wystąpi o wsparcie do rządu obecnego i przyszłych w sprawie wykonania wielu inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Dotyczy to na przykład trasy warszawskiej, budowy odcinka drogi od ronda praw kobiet do ulicy Przemysłowej w kierunku wschodnim za Maliniec i dalej do ulicy Rybackiej, czy też remontu ulicy Przemysłowej od ulicy Matejki do Malińca. Temat dotyczy też istniejącej infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania jej do celów transportowych przy na przykład rozbiórki obecnej elektrowni i budowy nowej elektrowni jądrowej i infrastruktury towarzyszącej. I co się okazuje? Otrzymuję taką odpowiedź. Starania o pozyskanie wszelkich możliwych funduszy zewnętrznych na rozbudowę i poprawę sieci drogowej w mieście Koninie prowadzone są na bieżąco zarówno przez ZDM, jak i Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta w Koninie. Panie prezydencie, przed chwileczką mówiłem o polityce, o mandatach partyjnych. Proszę państwa i proszę przyszły rząd, przepraszam, przyszły samorząd, przyszłych prezydentów miasta Konina, schowajcie głęboko te legitymacje partyjne, a najlepiej je spalcie i myślcie o mieście i o mieszkańcach, a nie o własnych korzyściach i nie przysyłajcie odpowiedzialnym radnym takich odpowiedzi. Panie prezydencie, nawet gdybyśmy otrzymywali jakiekolwiek dofinansowania w wysokości 80%, to jest maks, bo już rozmawiałem z wieloma osobami, że w przyszłości możliwe, że będą dofinansowania w kwocie 50% do wielu inwestycji. Sam również pan to nieraz powtarzał. To nie jesteśmy w stanie nic zrobić z pieniędzy, które tutaj w tym mieście pozostaną. Powtarzam, nie bądźcie politykami, nie kłóćcie się, róbcie coś dla tego miasta. Jest to poważna sprawa, którą tutaj zawarłem w tym zapytaniu, a takie odpowiedzi, panie prezydencie, to przepraszam, to w pewien sposób również mnie obrażają, ale również mieszkańców tego miasta. Tak się nie robi. Kolejna rzecz, którą poruszyłem bardzo szeroko z dokumentacją fotograficzną, był to temat związany ze sprzedażą terenu ponadhektarowego, który należał do spółdzielni mieszkaniowej Zatorze, gdzie od wielu lat zorganizowany jest parking utwardzony z kostki byłkowej, również z odwodnieniem.
I co się okazuje? Dość dokładnie to wszystko opisałem. 15 grudnia ubiegłego roku było spotkanie w komisji, gdzie był obecny radny Marek Cieślak, jak również moja osoba. Zapadły pewne postanowienia. Spotkałem się z panem prezydentem, jak również obecnym właścicielem gruntu 17 lutego o godzinie 13. Prosiłem o rozwiązanie tego tematu, tym bardziej, że przedsiębiorca, i tutaj wracamy do tego, co żeśmy mówili wcześniej o przedsiębiorcach. Przepraszam za wrażenie, przedsiębiorca, przepraszam za kolokwializm, jest olewany przez władze miasta Konina. Dlaczego? Bo od 17 lutego nikt do niego nie zadzwonił, nie wysłał żadnego pisma, jak również po mojej wypowiedzi na sesji. Dzisiaj z tą osobą rozmawiałem, żadnej informacji nie uzyskała. Więcej, zapłaciła już podatek w kwocie ponad 10 tysięcy złotych za hektar ziemi, który już tam po prostu posiada. Do czego zmierzam? Napisałem, zadałem 3 konkretne pytania, panie prezydencie. W związku z sytuacją, jaka zaistniała ze sprzedażą gruntu przez SM Zatorze, na którym zorganizowany jest parking od kilkudziesięciu lat, czy miasto podejmie się wreszcie uregulowania spraw dotyczących tematów związanych z dojazdem od ulicy Torowej z Energajza, SM Zatorze i osobami prywatnymi? Kiedy miasto podejmie te rozmowy? Między innymi z osobą, która wykupiła teren, na którym jest parking, w celu uregulowania spraw, o których była mowa na spotkaniu z Pawłem Adamów 17 lutego 2023 roku. Czy miasto przygotuje na własnym terenie miejsca parkingowe dla mieszkańców i gości Młodzieżowego Domu Kultury, na przykład od strony torów lub od strony przedszkola nr 32? Odpowiedź zacytuję. ZDM nie posiada środków na budowę drogi dojazdowej od ulicy Torowej do Młodzieżowego Domu Kultury przy Straży Pożarnej. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji takiego zamierzenia należy w zakresie zadania ująć również aktualizację dokumentacji. Odpowiadacie państwo tak, jakbym po prostu o tym nie wiedział. Negocjacje związane z zakupem na rzecz miasta Konina prawa użytkowania wieczystego działki 143/4 OB Pczelarków zostały w roku 2019 zawieszone z powodu braku środków finansowych. W październiku 2022 roku otrzymaliśmy informację od przedstawiciela Energa Operator, że obecna polityka firmy nie zakłada sprzedaży żadnych nieruchomości. Planowane jest jednak podjęcie próby wznowienia ze spółką rozmów dotyczących nabycia przez miasto Konin tej działki. Brak możliwości pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oznaczonej numer 143/4 OB Pczelarków uniemożliwia obecnie realizację koncepcji dojazdu od strony terenów infrastruktury energetycznej. Panie prezydencie, wielu radnych, mieszkańców mi zna, że mówią sprawdzaj. I bardzo często za urzędników załatwiałem wiele spraw. Bezpośrednio w rozmowach, wyjazdach i tak dalej. Ta odpowiedź nie jest odpowiedzią na moje 3 pytania. Ta odpowiedź, można powiedzieć, jest z automatu wygenerowana przez system i została do mnie skierowana. Proszę pana, panie prezydencie, pragnę podkreślić, nie będę panu mówił, już rzucał datami, terminów. Rozmawiałem osobiście z dyrektorem Energa S.A. w Poznaniu, rozmawiałem z dyrektorem Energa S.A. w Koninie, jak również z zastępcą dyrektora Energa S.A. w Koninie. I co się okazuje? Owszem, jest taka polityka energii prowadzona. Ale wcale ona nie musi dotykać tego, o czym mówimy, czyli odcinka drogi szerokości 3,5 metra i chodnika metra na wysokości trafostacji. Energa S.A. w Koninie
nie ma zamiaru rozbudowywać w tej części żadnej infrastruktury i ta droga jest jej do niczego niepotrzebna. To tak ad vocem do tego, co tutaj zostało zawarte. Panie prezydencie, naprawdę lekceważy pan mnie jako radnego wieloletniego, który potrafi pewne sprawy przejrzeć, sprawdzić. Zadam kolejny raz pytanie. Powtarzam, dzisiaj rozmawiałem z właścicielem tego gruntu. Czy macie państwo zamiar, ma pan zamiar, bo pan był zaangażowany bezpośrednio w tą rozmowę, prosił pan o spotkanie z tą osobą, w ogóle z tą osobą się spotkać. Nie interesują mnie listy, pisma, które będą, maile, które to wszystko trwa. Chodzi mi o rozmowę bezpośrednią, aby ten temat uregulować, a przede wszystkim interesują mnie mieszkańcy z ulicy Przemysłowej, osoby, które dojeżdżają do Młodzieżowego Domu Kultury, które jeżeli by ten przedsiębiorca chciał iść, kolokwialnie mówiąc, na udry z władzami miasta, ten teren ogradza i jest po prostu wielki problem. Więcej, ta osoba mogłaby wysypać 3 wywrotki piasku na drodze, która jest jego właścicielem i wtedy tam nie ma dojazdu. 2012 rok sprawdzałem papiery, ten temat pierwszy raz poruszyłem. Z 2020 roku miałem odpowiedzi, gdzie temat już miał być załatwiony. Panie prezydencie, jeżeli władze miasta Konina nie potrafią załatwić sprawy, które jej się daje się na ręce, to ja się pytam, w jaki sposób chcecie załatwiać inne sprawy, chociażby związane z punktem drugim, a mianowicie infrastrukturą towarzyszącą i o tym, co jest w mediach od dawna, o podobno przyszłościowym rozwoju miasta Konina dzięki temu, że będzie budowana elektrownia jądrowa. Powtórzę po raz kolejny. Zakopcie legitymacje partyjne, bądźcie gospodarzami i myślcie o tym mieście, a nie tylko o własnych interesach. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Następny w kolejności jest pan radny Sławomir Lachowicz.